Rozdział trzeci. Nadszedł czwartek. Na krótko przed dziesiątą Meirelles wszedł do sali konferencyjnej, którą zamienił dziś w pokój biurowy, przywitał się uprzejmie z czekającym tu na niego Polskim, a potem usiadł i zaczął przeglądać akta. Wydawał się bardzo zadowolony. Co było potrzebne, znajdowało się pod ręką, a i urzędnicy byli też w pogotowiu. Właściwie osadnicy mogli już przystąpić do podpisywania umów, lecz jeszcze zwlekał. Lubił w takich sytuacjach elegancję i punktualność. Kiedy więc stojący w kącie zegar wybił oznaczoną godzinę, przyczesał włosy, usiadł wygodniej i przyjął pełną godności i postawę Wprowadzać rozkazał Weszło dwóch siękowiczan. Obsłużono ich sprawnie i szybko. Meirelles mocno uścisnął im ręce. Następni polecił, gdy wyszli. Po kilku naraz. Woźny wyjrzał, krzyknął coś głośno, czekał przez pewien czas i wreszcie zamknął drzwi. Nie ma ich więcej, oświadczył, melancholijnie kiwając głową. Meirelles popatrzył na niego gniewnie, lecz że Woźny wzruszył tylko ramionami. Wybiegł sam na korytarz. Gdy wrócił, na jego twarzy rysowało się głębokie zdumienie. Co to ma znaczyć? Zwrócił się cierpko do Zaporskiego. Nie powiadomił ich pan o terminie? Powiadomiłem. Najlepszy dowód, że ci dwaj stawili się punktualnie. Meirelles zacisnął usta. Czekał jeszcze godzinę i trzymał na miejscach swych urzędników lecz w końcu zdenerwowała go panująca na sali cisza. Idę natychmiast do prezydenta, oznajmił wściekły. Takie lekceważenie musi się spotkać z należytą odprawą. Zapolski też nie wyglądał na szczęśliwego. Nie zdołał się jeszcze otrząsnąć z tej ostatniej, tak nieprzyjemnej rozmowy i przyszedł tu jedynie z poczucia obowiązku, aby dopilnować interesów gromady. Gdyby zdecydowała się po namyśle przyjąć, co jej dawano. Pragnął tego podświadomie, potrzebował spokoju. A przecież ten pusty korytarz, przez który w tej chwili przechodził, oznaczał pełne zwycięstwo Bartocha. Więc jednak go usłuchali. A jeśli on objął komendę, na co mogą poważyć się jutro? On przecież nie lubi zatrzymywać się w marszu. Niewesołe obiegły go myśli. Znalazłszy się na ulicy, wlókł się powoli naprzód i im dłużej się zastanawiał, tym większe ogarniało go przygnębienie. Skierował się wreszcie w stronę kościoła. Dzień był powszedni, więc w tej okolicy nie spotykało się wielu przechodniów, lecz niespodziewanie wyłonił się z za rogu pobliskiej uliczki jeden z gburów, idący pod rękę z kokotern. Dlaczego nie przyszliście podpisać umów? zapytał ich z cichym wyrzutem. Czekaliśmy prawie godzinę. Byliśmy na nabożeństwie. Nie wydawali się zadowoleni z tego spotkania, to też nie nagabywał ich zbytnio i pożegnał się szybko. Spotkał jeszcze kilku. Każdy ucinał natychmiast rozmowę. Gdy wspomniał o umowach, bardziej więc przebity aniżeli poprzednio, zawrócił w stronę śródmieścia. I teraz widział ich sporo. Ludziom nudziło się niewątpliwie po szopach, to też wałęsali się wszędzie i kiedy indziej ucieszyliby się z pewnością na jego widok. Dziś przesuwali się nieznacznie na drugą stronę ulicy. Coraz powolniej odmierzał kroki. Bolało go to nie spodziewał się nigdy takiego rozstania. Coraz rzadziej odrywał oczy od ziemi i nie chcąc ani sobie, ani im sprawiać więcej przykrości, starał się nie dostrzegać nikogo. Za to, gdy niespodziewanie wyjechały z drogi powabnej ciężkie parańskie furgony, przystanął i przyglądał się im z wielkim zajęciem. Jeden był wyładowany po brzegi rzeczami, w drugim siedzieli ludzie, młodzi i starzy, bardzo jednak do siebie podobni, jak gdyby tworzyli jedną rodzinę. Zdziwił go nieco ten widok. Wyglądali bowiem na osadników, a nie słyszał ostatnio o żadnym nowym transporcie. Ale że nie dostrzegł znajomej twarzy, ruszył po chwili dalej i tym razem już bez wahania skierował się wprost na plebanie. Karosy natomiast toczyły się dalej przez miasto, dopóki nie znalazły się przed oberżą. Wysiadł Wolf, Johan. Za nimi zaczęli się wysypywać następni. Liczna to była rodzina. Leitner, zoczywszy tę wielką gromadę, wybiegł natychmiast i witał wszystkich tak gorąco, jakby pojawili się jego najbliżsi. Dorodna młodzież unosił się co chwila w pochwałach. Zuch chłopak, śliczna dziewczyna. Więc porzuciliście Santa Katarinę na zawsze? Na zawsze? przytaknął Wolf. Przyjmie pan nas tymczasem w gościnę. Oczywiście. Miałem gości, lecz że Pański list nadszedł na czas, zdążyłem przenieść ich w inne miejsce. Musieli znać się wcześniej i gawędzić już z sobą niejednokrotnie. Wolf bowiem poczuł się od razu jak w domu. W godzinę zaś później zasiedli obaj przy piwie i zaczęli omawiać miejscowe sprawy. A co z tymi polskimi osadnikami? Zainteresował się Wolf. Przydzielili im ziemię. Dziś mieli podpisać umowy. Słyszałem jednak, że coś się zepsuło. Podobno Jak zwykle Leidner był doskonale zorientowany we wszystkim Wspomniał o nieprzygotowanych kwaterach, słyszał też coś niecoś o kłopotach, jakie miał ostatnio za Polski. Tego Bartocha nie znam, kończył swe sprawozdanie. Twardy to musi być chłop. Twardy Zna go pan. Cieszę się, że oceniłem go trafnie, chociaż nigdy nie był w mojej oberży. Ale inni zaglądają od czasu do czasu. Porządni ludzie. Krew mnie nieraz zalewa, że stawia się im tyle przeszkód. Chcą być w Pilarzimho, niech będą. Miejsca ciągle jest dość. Dlaczego mają tam mieszkać wyłącznie Niemcy? Rozgadał się na ten temat. Wolf przytakiwał w milczeniu i wreszcie przywołał do siebie syna. Okazuje się, że nasi Polacy są jeszcze w mieście, rzekł. Odwiedź ich i przy okazji odszukaj Bartochów. Powitają cię chyba tam chętnie, uśmiechnął się nieznacznie. A starego zaproś w moim imieniu na piwo. Sam też wyszedł wkrótce. Zajrzał do kilku sklepów, porobił drobne sprawunki. A gdy wracał już do oberży, niespodziewanie natknął się na bartocha. Miła niespodzianka, ucieszył się szczerze. Widział się pan może z Johannem? Bartoch zaprzeczył. Dość dawno opuścił swoją kwaterę i jak inni wałęsał się po ulicach, szukając w samotności jakichś rozwiązań. Widać było, że to spotkanie sprawiło mu też wielką przyjemność, lecz nie był nazbyt rozmowny. Wolf. Znając go dobrze, nie zwracał na to uwagi. Wypytywał o przebieg podróży, o wypadki Fitajachy, o typskie kłopoty, lecz widząc, że odpowiedzi stają się coraz krótsze, nagle przystanął. Herr Bartuch przemówił ciepło. Do mnie chyba może pan mieć zaufanie. Wiem, że paną coś gryzie. Nie warto się zwierzyć. Może mógłbym w czymś pomóc? Niestety. Nie. Powinienem znać portugalski, a nie znam. W tym sęk. Szybko nauczy się pan w paranie. Kiedy czekać nie można. Już jest potrzebny. A może by użyć tłumacza? Nie chcę żadnych tłumaczy. Bartoch spostrzegł się zaraz, że jego szorstkość jest nie na miejscu i po chwili namysłu zwięźle wprawdzie, lecz szczerze omówił swoje kłopoty. Wolf uśmiechnął się dobrodusznie. I panu teraz żej, rzekł, i mnie zastanowić się łatwiej. Moim zdaniem bez tłumacza się nie obejdzie. Oczywiście musi to być ktoś zaufany. A gdybym ja się zgłosił na ochotnika? Zechciałby pan podjąć się takiej roboty? Dlaczego nie? Jutro. Co prawda, będę zajęty. Muszę obejrzeć fazendę pod kurytybą. Chce pan zakupić? Zapowiedziałem przecież jeszcze tam, w Lots, że staniemy się sąsiadami. Umówiłem się listownie z właścicielem i jutro chyba dobiję targu. Wrócę więc najpóźniej po jutrze. A wtedy nie dokończył. Wydało mu się, że Bartoch jest czymś mocno zafrasowany. Za późno, zapytał szybko. Może być za późno. Ludzie bardzo są zdenerwowani, a wybuch, przynajmniej chwilowo, nie jest nam wcale potrzebny. Też racja. Wolf zastanawiał się chwilę. Trzeba zabrać się do tego inaczej, dodał. Ja mógłbym być tylko tłumaczem, gdyż znam kurytybę niewiele lepiej od pana. A do takiej sprawy potrzeba człowieka, umiejącego obracać się dobrze w miejscowych stosunkach. Zaraz, zaraz, jest taki. Doktor Muricy, prowadzi aptekę. Tak samo dobrze mówi po portugalsku jak po niemiecku. Chociaż to francus. Francuz no, może być niezły pusaków z pewnością nie cierpi. Porządny człowiek bardzo porządny. Poznałem go przed laty tam, w Europie. I choćby dla mnie zrobi wszystko, co w jego mocy. Chodźmy. Nie przesadził w pochwałach. Muricy nie tylko ucieszył się z jego wizyty, ale mocno przejął się sprawą. Znał ją zresztą dobrze i nie potrzeba mu było wiele tłumaczyć. Wolf. Zorientowawszy się, że wszystko jest na najlepszej drodze, pozostawił ich wkrótce samych. Bardzo taktowny człowiek, Muricy mrugnął na bartocha, porozumiewawczo. Nie chciał nas krępować swoją obecnością i może lepiej, że odszedł. Bądź co bądź, to jednak Niemiec. Sytuacja nie jest dla niego wygodna. A we dwójkę możemy kląć na jego rodaków, ile dusza zapragnie. Niech więc pan mówi teraz otwarcie. Nie o tym, czego chcecie, bo to już wiem. Ale dlaczego tak wam zależy na Pilarzynocho? I Bartoch mówił. Coraz namiętniej otwierał duszę, jak tego jeszcze nie robił nigdy. Przez lata pobytu w koszarach wtłaczano w niego nienawiść do Francji. Słyszał też niejedno o ostatniej nieszczęsnej wojnie. To też wyczuł podświadomie, że ten człowiek choćby był najłagodniejszy buntuje się tak samo jak on przeciwko brutalności prusactwa i zrobi wszystko aby przynajmniej tutaj powstrzymać jego zapędy a im dłużej mówił tym muricy bardziej ściągał brwi tym więcej na jego twarzy ukazywało się zmarszczek tym więcej w nim było skupienia i chociaż bartoch skończył wreszcie trwał długo w tej głębokiej zadumie dużo mi pan wyjaśnił Ocknął się nagle. W skład komitetu wchodzą ludzie bardzo wam życzliwi, lecz że ziemię dano wam żyzną, nie przywiązywali specjalnej wagi do pilarzinho. Teraz wyjaśnię im, co należy, a jutro. Głos szybko nabierał mocy. Pójdziemy do prezydenta. Już nie będziemy go o nic prosili, postawimy żądania. Dość tego pruskiego panowania w Brazylii. Porwał go gniew. A bartoch widząc, że ten tak łagodny na pozór człowiek daje się ponieść uczuciom, łysnął groźnie okiem i zacisnął pięść, jak gdyby zamierzał mu przeświadczyć trzaśnięciem w stół. Zmitygował się jednak na czas i przez chwilę ważył coś w myślach. Kiedy mam zgłosić się po odpowiedź? zapytał jakoś bardzo niepewnie. Muricy wpatrzył się w niego bystro, próbując coś odgadnąć z tej niejasności. Nie potrzeba przychodzić, uśmiechnął się. A to dlatego, że pójdzie pan z nami. Proszę zabrać jeszcze dwóch czy trzech ludzi, aby delegacja wyglądała poważniej. I to wy będziecie atakowali, wy będziecie stawiali żądania. Słusznie pan bowiem powiedział: to nie łaska. To obowiązek parany. Bartoch zacisnął szczęki, jakby hamował jakieś gwałtowne słowa. Może pan spać spokojnie, musiał Urbartuch. My, Francuziń, staramy się nie mieszać do spraw należących do rządu. Kiedy jednak ktoś wyprowadzi nas z równowagi, potrafimy uderzyć. W tej maleńkiej kurytybie jest nas przy tym ponad sześciuset. Więcej niż Niemców. I nawet prezydent Lispoa musi się liczyć z tym faktem. Podniósł się z miejsca. A więc do jutra dodał, wyciągając rękę na pożegnanie. Proszę zjawić się u mnie o pół do dziesiątej. Barto objął go zamyślonym spojrzeniem. Może zabrać zaporskiego? Zapytał cicho. Tym razem Muricy bardzo niepewnie pokręcił głową. Chyba nie warto. Odparł po chwili. W delegacji powinni być tylko ludzie, którzy osiądą na roli. A do reprezentowania was wystarczy komitet. Słusznie. Zaporski do tego niepotrzebny. Bartoch machnął ręką i odetchnął sługą. Wydało się, że na doktorze nie uczyniło to dobrego wrażenia. Nie powinien go pan lekceważyć, przemówił powoli. Ma dużo zapału i nie szczędzi wysiłku. Ale że młody nie zawsze umie właściwie uderzyć. Największy jego błąd polega na tym, że załatwiał wszystko bez Waszego udziału. Powinien bez skrępowania pokazywać wszędzie Wasze spracowane ręce, zdolne do przeorania tej ziemi parańskiej. Nawet najmniej życzliwi patrzyliby wtedy na Was inaczej. Jego bowiem ręce nie budzą ufności, są zbyt delikatne. Jest przy tym za skromny, żądać nie umie. Nie umie. Dobitnie padły te słowa. Muricy uśmiechnął się lekko. Cóż, nie jego wina, rzekł pojednawczo. Obecnie jednak nie powinien przesłaniać was swoją osobą. Proszę tylko pamiętać, ściszył głos, że dopóki nie zakończymy sprawy, nie wolno wspominać o niej nikomu. Z wyjątkiem tych, których zabierze pan z sobą. Bartoch wyprężył się naraz jak struna rozumiem, przyświadczył twardo. Militaris hezgehe imnis. O, właśnie, potwierdził doktor, popadając w zadumę. Militaris hezgehe